Cześć, witam Was w podsumowaniu. Jest to dziewiąte podsumowanie mojej działalności na kanale CryptoDev. Witam wszystkie nowe osoby, które śledzą ten kanał, bo z czego jestem bardzo zadowolony i dumny. Z miesiąca na miesiąc przybywa Was, widzów i słuchaczy, znacznie więcej. Także nic, tylko się cieszyć. Oczywiście ja swoją pracę cały czas wykonuję. Staram się, aby te treści zamieszczone przeze mnie na tym kanale były na odpowiednim poziomie, takim, który odpowiada temu, co chcę Wam zaprezentować. Może parę słów dla nowych osób, o czym tak naprawdę jest ten kanał. Kanał CryptoDev opowiada, w którym tłumaczę tak naprawdę techniczne aspekty wszelkich projektów kryptowalutowych oraz skomplikowane czasami zagadnienia technologiczne. Prowadzę tutaj również analizy projektów, na tym się głównie skupiam, ponieważ sam dla siebie w ten sposób wyszukuję projekty, które w dłuższym terminie według mnie będą zyskiwać na wartości i tak naprawdę to mnie głównie na rynku kryptowalutowym interesuje. Również wprowadziłem taką serię trochę bardziej technologiczną, programistyczną, gdyż pracuję na rynku IT. Swego czasu dużo programowałem, teraz robię to bardziej właśnie w wolnej chwili, bardziej hobbystycznie. Niemniej jednak jest to zajęcie, które bardzo lubię i które będę tutaj również w niedużym stopniu na tym kanale prezentował. Jeśli chodzi o statystyki kanału, to w tej chwili jest Was subskrybentów 2272, także dziękuję wszystkim za zaufanie, za poświęcony czas, który tutaj poświęcacie właśnie na oglądanie treści na moim kanale. Oczywiście zachęcam osoby obserwujące, oglądające kanał również do złożenia subskrypcji na tym kanale. Z ciekawych rzeczy, które w tym miesiącu udało mi się, lub jestem już pod koniec ich realizacji, to na pewno wspomniana seria tutaj o trading bocie. Tutaj pokazuję, jak od podstaw tak naprawdę wygląda proces tworzenia takiego bota tradingowego. Piszę go samodzielnie od początku, pokazuję poszczególne kroki, także z jednej strony uważam, że to jest dobry materiał edukacyjny dla osób, które chcą trochę głębiej poznać, jak tak naprawdę tego typu boty się robi, jak się je tworzy. Często te boty są wykorzystywane niestety w różnych oszukańczych, piramidalnych projektach, które zapowiadają nie wiadomo jakie zyski. Natomiast z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że nie ma takiego stuprocentowego, zautomatyzowanego środka na sukces finansowy, jeśli chodzi o trading. Nawet boty, które należy traktować według mojej opinii bardziej w celu automatyzacji czynności, które sami byśmy wykonywali na rynku, a nie w ramach tego, że bot po prostu będzie zawsze wiedział, jak ma zagrać, bo niestety obecna technologia na to nie pozwala i tak naprawdę nie mam pewności, czy kiedykolwiek będzie ona na to pozwalała. Oczywiście kod źródłowy tego bota jest udostępniony na GitHubie. Jego prace, które wykonuje nad nim, już mają się ku końcowi. Tak naprawdę została tutaj funkcja stop loss i dokumentacja oraz jakiś film, w którym pokażę, jak to uruchomić i jak z tego korzystać. Także spodziewam się jeszcze 3 filmów w tym zakresie. Już sobie zarezerwowałem wstępnie trochę czasu na nadchodzący tydzień, aby tego bota skończyć. Także myślę, że wszyscy chętni będą mogli go, mam nadzieję, że już przyszły weekend, jeśli nic większego się nie wydarzy, potestować i uruchomić. Oczywiście tutaj podkreślę to, że ten bot, każdy z Was uruchamia tego bota, każdy z Was uruchamia na własną odpowiedzialność i myślę, że powinien to robić z pełną świadomością tego, jak on działa i umieć rozsądnie do tego podejść. Bot ten będzie miał tak zwany tryb testowy, w którym zlecenia na giełdzie nie będą zakładane.
Także może na pierwsze uruchomienie, na pierwszy powiedzmy tydzień jego działania warto by w tym trybie go uruchomić i po prostu śledzić, czy akcje, które miałby wykonać, rzeczywiście zgadzałyby się z tym, czego byśmy od niego oczekiwali. Kolejna, myślę, że ciekawa seria na kanale to właśnie ranking projektów kryptogamingowych. Tutaj skupiam się na tym właśnie na gamingu opartym na blockchain. W dwóch pierwszych odcinkach opowiedziałem, dlaczego moim zdaniem warto się tym sektorem zainteresować. I jak na razie jeden projekt dosyć specyficzny w tej branży, czyli Engine, przedstawiłem, myślę, że dosyć dogłębnie. W planie mam jeszcze kilka innych projektów i na koniec postaram się wszystko to podsumować i przedstawić swoją opinię na temat tego, który projekt jest taki mocno perspektywiczny, biorąc pod uwagę właśnie gaming i to, co się dzieje w tym sektorze w oparciu o blockchain. Z takich luźnych informacji zachęcam jeszcze do śledzenia moich profili społecznościowych. Założyłem w tym miesiącu profil w serwisie Instagram, także tutaj również prezentuję takie małe pigułki wiedzy na różne tematy, także również zachęcam do odwiedzania mnie w internecie właśnie na Instagramie. Jeśli chodzi o Twitter, to tutaj również jest moje konto imienne. Z tego korzystam w ramach również tego sektora kryptowalutowego, blockchainowego. Także tutaj również zamieszczam, myślę, że czasami dosyć ciekawe informacje w zakresie właśnie technologii blockchain, kryptowalut, analiz i tego, na co warto zwracać uwagę. Również mam stronę na Facebooku. Tutaj na razie to wszystko próbuję jakoś rozkręcić. Także tutaj również osoby korzystające z tego medium społecznościowego zachęcam do śledzenia tego mojego profilu na Facebooku. Jeszcze o czym zapomniałem wspomnieć, to ostatnio w tym miesiącu pozwoliłem sobie na mały rebranding kanału, czyli zmieniłem trochę kolory, chcę to trochę ujednolicić. Wprowadziłem nowe logo, którym teraz będę się posługiwał, ponieważ to wcześniejsze było przeze mnie wykonane tak na szybko. Tutaj już logo zrobione w profesjonalny sposób przez grafika. Kolejne nowości, jeśli chodzi o kanał, to na pewno będzie mały filmik, w którym będzie właśnie taka prezentacja kanału. To również się już niebawem pojawi. Z ciekawych rzeczy planuję również, już mam na ukończeniu e-booka odnośnie właśnie GitHuba i jego wykorzystania w analizach kryptowalutowych. Ten e-book będzie do kupienia poprzez moją stronę internetową, także każdy będzie mógł sobie skorzystać z niego, kto czuje taką potrzebę. Także to wszystko. Zapraszam do dalszego śledzenia kanału. Dziękuję za udzielanie się w komentarzach. I czekajcie na kolejne filmy. Dziękuję, cześć.